Witam Państwa bardzo serdecznie. Znowu specjalna transmisja, no bo temat jest bardzo, bardzo poważny. Chodzi oczywiście o śmierć redaktora NWK24.pl Michała Żulikowskiego. Od samego początku tej sprawy nasza redakcja we współpracy z redakcją Rebel24 wydawało nam się, że uczyniliśmy wszystkie ustalenia takie najpilniejsze w tej sprawie. No i ku mojemu i naszemu zdziwieniu okazuje się, że internet zalał cały wysyp wątpliwości, słuchajcie, co do tego, czy aby na pewno Michał Żulikowski nie żyje. Padały zarzuty, że system nie ma żadnego oficjalnego komunikatu, że nikt nie pofatygował się do systemu, czy jakąkolwiek informację, czy to z policji, czy to z prokuratury. No więc faktycznie, no przy tej okazji tych wątpliwości oczywiście pojawia się bardzo obrzydliwy hejt wobec osoby zmarłej. I no faktycznie wygląda to jako jakieś takie, z jednej strony faktycznie wiem, że są osoby, które w ramach poszukiwania prawdy bardzo są podatne na to, żeby jako pewniak puszczać w obieg publiczny tezy, które gdzieś tam mu się połączyły tylko z dwiema kropkami i tyle. No więc powiem szczerze, no w ogóle jestem zażenowany tą sytuacją. No ale mniejsza z tym, przypomnijmy od samego początku może, jak sytuacja wyglądała. Mianowicie od razu, kiedy właśnie tymi kanałami prywatnymi zostaliśmy zasypani różnymi sprzecznymi bardzo często informacjami na temat tego, co się wydarzyło, redakcja Czujny i Rebel24 od razu włączyła się do tej sprawy jeszcze na etapie poszukiwania zaginionego wówczas Michała Żulikowskiego. No niestety tu nasza działalność za długo nie trwała, a to ze względu na to, że bardzo szybko uzyskaliśmy informacje ze źródeł oficjalnych, reżimowych, systemowych, jak sytuacja wygląda. W redakcji Rebel24 udało się na samym początku skontaktować z policją i wojewódzką, która akurat jeszcze wówczas też nic nie wiedziała specjalnie, natomiast lokalna komenda, przełączanie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast właśnie udało nam się uzyskać szereg informacji, taką można powiedzieć, funkcjonariusze będący na komisariacie jeszcze chyba do końca nie wiedzieli, że w tej sprawie muszą absolutnie milczeć i jakieś takie elementarne, które w normalnej sytuacji informacje by były przekazywane, zostały nam przekazane, no więc my operujemy informacjami z systemu. Niestety informacja o śmierci Michała Żulikowskiego wbrew temu wszystkiemu, co w tej chwili zalewa internet, jest faktem potwierdzonym nie tylko z etapu policji, bo już jakieś były sugestie, że tutaj też można było sfingować, natomiast mamy także i to potwierdzone ze strony systemu. Ze strony systemu, w związku z faktem, że faktycznie jestem zdziwiony, że w ogóle się to poddaje wątpliwość, chociaż wiadomo, no trzeba poddawać wszystko wątpliwość, ale co jak co, myślę, że przynajmniej nasze dwie redakcje, Czujny i Rebel24, daliśmy już wielokrotnie świadectwo naszej wiarygodności w postaci tego, że fejków nie rozpuszczamy, a jeżeli gdzieś bardzo rzadko nam się zdarzy, że puścimy coś w obieg publiczny, co jest niesprawdzone i później by wyszło, że jest to nieprawda, to z całą pewnością wówczas również nadajemy takiego samego rozgłosu, żeby zdementować. No, przypominam sobie ostatni możliwy fejk, bo nawet nie wiem, w sytuacji tam jakiegoś youtubera, za którego się wstydzimy, drugi youtuber, za którego się wstydzimy, tam go oczerniał. Ja wówczas podałem informację, wierząc temu drugiemu youtuberowi,
publicznie przeprosiłem, bo faktycznie sytuacja się robiła coraz bardziej niepoważna, jeżeli chodzi o te dwie osoby, i przeprosiłem, że faktycznie posłużyłem się zaufaniem wcześniejszym i rozpuściłem informację, którą nie do końca sprawdziłem. Natomiast generalnie takie wpadki nam się nie zdarzają. Teraz mi się jeszcze przypomina jedna sprawa z Londynu, jak tam faktycznie miała być osoba niepełnosprawna zatrzymana z powodów pandemicznych i nie wypuszczana ze szpitala i z tego powodu w ogóle deportowana do Polski. Okazało się też zupełnie co innego, zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez osoby zresztą związane z tymi, za których się wstydzimy, mniejsza z tym, i wtedy też żeśmy się z tego wycofali i też przeprosiliśmy, bo faktycznie tam osoba się okazała oszustem, zupełnie deportowana miała być z tego, że była nielegalnie na terenie Wielkiej Brytanii, zupełnie to było co innego. Natomiast faktycznie, jeżeli w tak poważnej sprawie przekazujemy informacje, to znaczy, że jesteśmy przekonani i pewni co do informacji, które przekazujemy. W każdym razie tu jeszcze muszę dokładnie, żeby pełen przekaz do Was poszedł, proszę się chwilę uzbroić w cierpliwość. Dobrze, właśnie tego potrzebowałem. Mianowicie za chwilę odtworzę Wam oficjalne stanowisko prokuratury okręgowej w Krakowie w sytuacji oczywiście śmierci z urzędu prokuratura okręgowa, czyli szczebel wyżej prowadzi sprawę, przynajmniej ją nadzoruje, ponieważ fizycznie ją może prowadzić lokalna prokuratura z Wieliczki, ale tego typu informacje dopiero mamy nadzieję uzyskać. Natomiast za chwilę Wam odtworzę oficjalne rozmowę, którą zarejestrowałem z rzecznikiem prasowym prokuratury okręgowej w Krakowie, panem prokuratorem Januszem Chnatko. No, w Małopolsce to ta postać jest dosyć znana, a w tych różnych reżimowych mediach oczywiście występuje i referuje ze strony systemu, co oni tam robią. W każdym razie, żeby już faktycznie nie przedłużać, to od samego początku puszczę Wam zarejestrowaną rozmowę z rzecznikiem prokuratury okręgowej w Krakowie w sprawie śmierci redaktora Michała Żulikowskiego. No to posłuchajmy. Redaktor naczelny portalu czujny.pl zarejestrowanego w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce. Czy się dodzwoniłem do pana rzecznika prokuratury? Witam serdecznie. Proszę pana, dzwonię do pana celem udzielenia jakichś takich podstawowych informacji względem ustaleń tutaj sprawy, która w tej chwili interesuje całe środowisko niezależnego dziennikarstwa, to znaczy zgonu, śmierci redaktora Michała Żulikowskiego. Tutaj... Nie mam nic na razie w tej sprawie do przekazania. Aha. Jeżeli pan chce się coś dowiedzieć, co powiem, czas niech pan przesyła dobrze pytania na mail normalnie. Ja to przesyłam do referenta sprawy. Jeżeli cokolwiek mi będzie w stanie przekazać, no to ja panu wtedy będę to przesyłał. Dobrze. A jakiś oficjalny komunikat, bo no, mamy doświadczenie, prawda, że no jednak ten kontakt z mailami no, nie wychodzi, prawda? Wychodzi bardzo dobrze, natomiast numer polega na tym, że jeżeli by się coś kluczowego działo i chciałby referent przekazać coś, no to ja wtedy oczywiście to podaję na stronie i rozumiem, a na dzień dzisiejszy jakiś oficjalny komunikat, no bo wie pan, no, setki tysięcy ludzi jest mocno zainteresowanych tą sprawą i przerażonych, tak? Bo... Gdybym coś miał, ja mówię, niech pan przyśle na mail i ja panu to, co odpowie mi referent, prześle. Tak jak każdemu, dobrze, ja się zwracam w tej sprawie, ale w tej sprawie, z tego co wiem, no jak najmniej przekazujemy, żeby można było spokojnie prowadzić postępowanie. No. A czy można w takim razie zaprzeczyć lub wykluczyć, czy była tu ingerencja osób trzecich w śmierć? Proszę pana, nic nie mogę na temat sprawy mówić, powtarzam. Rozumiem. Nie mogę panu odpowiedzieć, niech jeżeli pan w tym mailu zapyta, to przekazuję referentowi. Referent sprawy odpowiada za to, co może odpowiedzieć
powiedzieć, a czego nie mogę nie odpowiedzieć ewentualnie. No to wiadomo, że on odpowiada za to wszystko, no przekazuje informacje. Jasne. To nie jest. Jasne. Proszę przesłać na mail, czy to ten stary, czy tutaj na ten dziennik podawczy, wszystko jedno, tak jak jest na. Rozumiem. Ale mówię, w tej sprawie na pewno jak najmniej podajemy informacji, jeżeli coś będzie powiedzmy kluczowego, to wtedy dopiero. A taką tylko informację, no myślę, że to jest chyba nawet informacja publiczna, bo na pewno jest śledztwo w sprawie, tak? I czy to śledztwo w sprawie obejmuje również ewentualne morderstwo, czy tylko i wyłącznie na przykład kwestie jakieś inne, tak? Czy w jakiej sprawie jest toczone śledztwo? Ale to dostanie pan w odpowiedzi na mail, powtarzam. Między innymi to też, bo to będzie opisane wtedy, dobrze? A jakiś oficjalny komunikat państwo wydali w tej sprawie gdzieś? Można go znaleźć? Wie pan co, ja w tej chwili nie pamiętam, kiedy myśmy to, ale to dawno było, bardzo, dość dawno, tylko on, z tego co pamiętam, to tylko było o przejęciu i tak dalej, natomiast takich informacji oficjalnie potem nie podawaliśmy. No. A czy taką oficjalną informację można liczyć? Proszę? A na taką oficjalną informację, żeby gdzieś na przykład na czymś się właśnie oprzeć. No ja mimo wszystko mam. To niech pan napisze w tym mailu, poszukam panu, no i coś powiem. Wezmę panu, poszukamy co było i odpowiemy. No mówię najlepiej, nie chcę pana. Rozumiem. W tym momencie, tylko chcę mieć tą jak swoją podkładkę, żeby można było. Rozumiem. Rozumiem. O to, że mi coś próbował stwierdzić i tak dalej, dobrze? Jasne. W tym mailu... Który będzie właśnie najskuteczniejszy ten mail? Pytania. Proszę? Który będzie najskuteczniejszy ten mail? Wszystkie, nie ma znaczenia, może być stary rzecznik małpa.krakow.gov.pl, ten stary, który był, a może być nowy, ten dziennik podawczy, czy jakoś tam się nazywa, to teraz... Na stronie to znaleźli. Rozumiem. Na stronie jest przy rzeczniku napisane jeden i drugi idzie na ten sam mail, na ten jasne. Także to teraz już ja nie widzę go, tylko widzę jak zadekretują. Rozumiem. Dziękuję za informację. Kłaniam się. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się, do widzenia. Tak wygląda, kochani, oficjalna informacja rzecznika prokuratury okręgowej w Krakowie dotyczącej śmierci redaktora Michała Żulikowskiego. Tu już widzę niedowiarków komentarze, że dalej właściwie nic nie powiedział. No słuchajcie, tutaj mamy pewien ciąg przyczynowo-skutkowy. No, informacje z oficjalnych instytucji potwierdzających, że chodzi o redaktora Michała Żulikowskiego. Konkretnie o taką osobę, że chodzi. Mamy potwierdzone i z policji, z Wieliczki, tu też widziałem pytanie, zaraz do tego dojdę, i z Komendy Wojewódzkiej Policji i z tej chwili prokuratury. No, ja wiem, że tutaj dalsi, że tak powiem, zadający pytania będą insynuowali, że właściwie nic nie powiedział, no ale no, stańmy z prawdą naprzeciwko. Rozmawialiśmy o tej konkretnej sprawie. Powiem szczerze, zazwyczaj nie odpuszczam rzecznikom prasowym, jak wiecie, z pychotechniki do maili. Natomiast przy tej okazji nas przede wszystkim interesuje informacja ze strony systemu, więc tutaj troszeczkę się dałem zepchnąć do tych maili. Oczywiście no, wysłaliśmy zapytania do tej sprawy. Już trochę czasu minęło, powinny być pierwsze ustalenia i są zobowiązani udzielić jakichkolwiek informacji. Przy czym powiem wam ze swojego doświadczenia, że akurat konkretnie w takiej sprawie trudno mi ganić rzecznika prokuratury, choć w zupełnie innych sprawach przypuszczalnie jest system ganić, zawsze jest ganić, za co tutaj akurat ciężko ganić, bo jeżeli faktycznie no, zadałem konkretne pytanie w jakiej sprawie i tego nie chcą udzielać informacji, to też jest informacja, to znaczy, że po prostu prowadzą pod kątem różnych możliwych przyczyn śmierci Michała Żulikowskiego. Przypuszczalnie głównym motywem, bo z naszych ustaleń wynika, że ciało Michała zostało znalezione w takich okolicznościach, które by sugerowały samobójstwo. Natomiast no, siłą rzeczy to nawet z urzędu prokuratura jest zobowiązana zbadania wątku, czy
nie było osób trzecich, które mogłyby na przykład do tego potencjalnego samobójstwa po pierwsze podżegać, a po drugie, czy nie ma osób trzecich, które właśnie mogłyby takie samobójstwo upozorować. Więc tutaj akurat pod tym kątem muszę rzecznika prokuratury okręgowej przed wami usprawiedliwić. Jeżeli faktycznie gdzieś coś jest prowadzone na serio, a nie po to, żeby zamieść to pod dywan, to przez pierwsze dni prowadzonego śledztwa tak właśnie się prokuratura powinna zachować, jeżeli sprawę prowadzi na serio. No akurat doskonale wiemy, i tutaj przejdę może do następnego wątku, że szereg aktywności społecznych, w tym śledztw dziennikarskich Michała Żulikowskiego, sznurki prowadzą także i w rejony niestety tejże prokuratury, że mogłaby mieć jakiś udział w ewentualnym udziale osób trzecich. Tutaj nawiązuję do mojego wystąpienia w Realu 24 na Bandbaj. Powiem wam szczerze, dla mnie osobiście, zresztą wielu z was nawet i po mojej fizjonomii to zwróciło na to uwagę, że dla mnie osobiście szczególnie ta sprawa jest ważna i zarazem niebezpieczna, powiem to wprost. A to ze względu na to, że miałem z Michałem kontakt. Myślę, że jak na warunki tego, jak tam się mamy możliwość spotykać wśród ludzi walczących o wolną i niepodległą Polskę, to mogę określić, że ten kontakt był w miarę częsty. Oraz byłem jak najbardziej powiernikiem Michała w sprawach, na których gdzieś tam na własną rękę prowadził dziennikarskie śledztwa i do których dotarł. W tym sprawy śmierci, a raczej nowych dowodów na to, że nie był to żaden nieszczęśliwy wypadek, tylko że było to morderstwo. Dlaczego o tych wszystkich wątkach mówiłem? Powiem wprost. Dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa swojego i mojej rodziny. To znaczy, nie wiemy dokładnie, co się stało. Nie wiemy, z której strony mógł nastąpić atak ewentualny, śmiercionośny dla Michała. I nie wiemy z racji czego, na co się na przykład Michał mógł natknąć lub komu zaleźć za skórę. Oczywiście internet jest zalewany różnymi tutaj poszlakami. No wiadomo, no przewija się tu główny wątek Pawła Bednarza. Natomiast przyznam szczerze, nie wiem, czy ten wątek tak dużo dostaje paliwa, czy słusznie akurat w tym przypadku. Bo no trudno, słuchajcie, powiedzieć. Zresztą nie mnie to oceniać, natomiast faktycznie dla swojego bezpieczeństwa skonsultowałem to z naszymi środowiskowymi adwokatami, radcami prawnymi, których serdecznie pozdrawiam i dziękuję. I powiem wam, rada była jedna. Marek, jeżeli wiesz coś więcej na temat tego, czym się Michał zajmował, a były to tematy, które mogły go doprowadzić do jego śmierci, w jakimś opiniotwórczym, jednym z największych mediów w Polsce, musisz natychmiast wyłożyć kawę na ławę, wszystko, co wiesz, bo tylko to jest polisą bezpieczeństwa dla ciebie i twojej rodziny, jeżeli faktycznie to z tych wątków przyszła śmierć dla Michała. Zgodziłem się z tą opinią. Uważam, że to był mój moralny i honorowy obowiązek wobec Michała w takiej sytuacji, kiedy poniósł śmierć, niewykluczone, że został zamordowany, to moim moralnym obowiązkiem było w takim układzie faktycznie ujawnić wszystko, co wiem, czym się Michał zajmował, co nie było, że tak powiemy, tak w dowodach nagłaśniane, ba, nawet właśnie jakśmy analizowali tą sytuację, to tutaj przebrzmiewało u specjalistów sprawa to, że to mogło, że jeżeli tutaj gdzieś leży przyczyna, to on powinien był wcześniej publicznie te dowody wrzucić, żeby sobie polisę bezpieczeństwa zagwarantować. Więc tak wygląda sprawa. Powiem wam, obrzydliwego hejtu no, jest dużo, przy czym cóż. Michał faktycznie wszedł w kilka personalnych sporów z ludźmi
walczącymi, wszedł w nie mając przekonanie, że ma w 100% rację. Zapewniał mnie, że gdybym nie miał racji, to by w te spory nie wszedł. Natomiast no, ja mu mówiłem, że zresztą jak wiecie doskonale walczę z wszelakiego typu tego domorosłymi, z powiązaniami ewidentnie oficjalnie agenturalnymi różnych osobników, którzy tutaj sieją ferment, że walczę z takim zjawiskiem jak jakieś personalne konflikty. Uważam, że personalne konflikty powinny być załatwiane w środowisku, powinny sobie osoby same twarzą w twarz wyjaśniać takie sprawy, jeżeli nie potrafią, bo już konflikt poszedł za daleko, należy sobie dobrać rozjemców i sprawę załatwić. No przy tej okazji, kochani, z całą pewnością nie należy tego robić, jak niestety zostało to ostatnio zrobione na Grunwaldzie. I tutaj jest taki jeden aspekt, który myślę, że powinniśmy wszyscy wiedzieć. Mianowicie na Grunwaldzie doszło do sytuacji wywołania zresztą bardzo poważnej, zaangażowanej i mocno pracującej na rzecz wspólnej sprawy Marty Sosnowca, którą serdecznie pozdrawiam. No i została wywołana w sprawie tam właśnie jakiejś środowiskowej. I tego typu wyjaśnianie na szybko sprawy zaczęto robić publicznie przy włączonych kamerach transmitujących tą sytuację. Przyznam szczerze, nie wiem o co chodzi, żeby mieć przekaz obiektywny, nawet nie kontaktowałem się z Martą w tej sprawie, właśnie żeby mój przekaz był w tej chwili obiektywny. W każdym razie od strony technicznej, o ile sama idea zrealizowana, czyli taki jest wielki zjazd danej części środowiska, czyli kamratów i jest faktycznie sytuacja, że ktoś zachowuje się w sposób niehonorowy i predysponujący go do tego, żeby go odsunąć od społeczności grupy właśnie za niehonorowe, nieeleganckie zachowanie, to taka jak najbardziej infamia publiczna i wyrzucenie z grona jak najbardziej popieram, ale tego typu sprawa nie może się dziać publicznie, to raz, a dwa, musi być sprawa wyjaśniona. Na tym, co widziałem, została po pierwsze wywołana Marta, po drugie tam widziałem, że wstał, można powiedzieć, do chyba próby właśnie jakiejś riposty, obrony, wyjaśnienia sprawy ta osoba, która tam miała się dopuścić tych niehonorowych zachowań. No i nie widziałem miejsca na to, żeby ta osoba mogła się obronić. A to jest przede wszystkim kwintesencja honoru, że dwie skonfliktowane ze sobą strony muszą mieć prawo do obrony, choćby faktycznie ich wina już była 100%, to trzeba im dać ostatnie słowo do obrony. Tegośmy nie widzieli, to jest karygodne. Tak nie załatwia się honorowo spraw wśród ludzi, którzy narażają wszystko. Życie, rodzinę, pieniądze często się zadłużają, bo faktycznie ci, którzy z nas, którzy wiedzą, widzą, co się dzieje dookoła i wyszli ze strefy komfortu, żeby walczyć o siebie, swoje rodziny oraz o nas wszystkich, o naród, po prostu nie mogą być narażone na taką infamię przeprowadzoną w sposób... No nie tak się to powinno załatwiać, więc myślę, że wszyscy, nie jest to żaden jakiś personalny przytyk, ani jakaś moja tutaj, że chcę komuś utrzeć nosa, komuś ubliżyć, broń Panie Boże. Myślę, że tego typu sytuacje i tego typu koleżeńskie zwrócenie uwagi tylko podnosi poziom wszystkich środowisk, które walczą o wolną, niepodległą Polskę, o różnych odcieniach i tych bardziej wolnościowych, i tych bardziej narodowych lub nawet skrajnie narodowych. Ale wszyscy o cieniu wolnościowym. No i antysystemowy przede wszystkim, bo to jest klucz, że stoimy w kontrze do systemu, który dawno zdiagnozowaliśmy jako zbrodniczy. Więc tak sytuacja, kochani, wygląda. Oczywiście także hejtem oberwało się mnie, jak to zwykle przy takich okazjach bywa. Tak, że sobie miałem wycierać, cytując tutaj mordę Michałem, że podobno Michał mną gardził i tak dalej, jak w Realu, Konfederacją i takie tam. No więc słuchajcie, nie będę w ogóle się do tego ustosunkowywał. Wszyscy doskonale wiedzą, jak dobre relacje mieliśmy z Michałem. Też wielokrotnie mu zwracałem uwagę, że niektóre jego
postawy są może zbyt mocne. Doskonale Michał rozumiał, że czujny, jeżeli osiągnął już pewien poziom dotarcia, wszyscyśmy osiągnęli dzięki zaangażowaniu w czujnego to, że przynajmniej docieramy do siebie, a i cały czas docieramy też gdzieś dalej, nawet w sytuacji, kiedy de facto mnie na pierwszej linii frontu nie ma, prawda? Więc doskonale sobie zdawał z tego sprawę, że tą wartość, który stanowi choćby nawet ten kanał, redakcja czujny.pl i tak dalej, to już jest taka wartość, że u nas no nie będzie bardzo radykalnych treści, będzie, jest to po prostu forma kontaktu między nami oraz uświadamiania tych jeszcze nieobudzonych, ale w wersji light. Dopiero jak na nas natkną się ludzie do obudzenia, których częściowo przebudzimy, choć tak powiem szczerze, niektórzy mówią, że jestem skrajnym radykałem, tak? Ale wiadomo, w naszym środowisku myślę, że taka nasza postawa jest wypośrodkowana i takiego prawdziwego antysystemu jesteśmy zdecydowanie w tej chwili największą i najbardziej wiarygodną redakcją w Polsce. To zobowiązuje, to jest ciężar odpowiedzialności i to Michał doskonale rozumiał i tego typu w ogóle zarzuty to jest kolejny jakieś żygowiny ubeckie w ubeckim stylu. I właśnie, porozglądajcie się po internecie, skąd ten hejt płynie, bo możliwe, że to jest właśnie to zrobienie zasłony dymnej, zamiatanie sprawy pod dywan, zacierania śladów lub kierowanie waszej opinii, ale i także opinii prokuratorów, którzy to tam badają, czy jakichś tam innych ludzi z systemu, którzy też oczywiście w tej chwili nas bardzo intensywnie oglądają. Odnoszę wrażenie, że w ogóle punkty zaczepienia w tej sprawie to czerpią z naszych informacji. Zresztą no, nic dziwnego. W każdym razie, kochani, tak sytuacja wygląda. Na dowód tego, jakby ktokolwiek miał wątpliwości lub się nabierał na te właśnie ubeckie popłuczyny, no to chyba nawet wywiad, któryśmy przeprowadzili z Michałem w Katowicach, idealnie uwidaczniał, jak sytuacja wygląda. Ostatni raz z Michałem widziałem się jeszcze po pogrzebie świętej pamięci Ryszarda Hołowatego, sędziego pokoju, który też zginął w okolicznościach co najmniej dziwnych, przy czym mamy nieoficjalne informacje, mamy przeciek, że tak powiem, ze strony systemu. Tak, system jest nieszczelny. Mamy przeciek, że w sprawie świętej pamięci Ryszarda Hołowatego, sędziego pokoju naszego Trybunału Narodowego, tu sytuacja chyba jednak jest... No, odchodzi od ingerencji osób trzecich. Podobno, tak jak mówię, jest to nieoficjalna informacja, ale z przecieku podobno faktycznie Ryszard no, prowadził jakąś SMS-ową, ożywioną dyskusję w trakcie, gdy prowadził kampera. I podobno, no zobaczymy jak to udowodni końcowo prokuratura, podobno faktycznie w momencie, kiedy doszło do zderzenia jego kampera z tirem, co spowodowało śmierć Ryszarda, że w tym momencie dosłownie na sekundy podobno jest już sprawdzone, że no niestety wysłał wtedy SMS-a, czyli za długo nie patrzył na drogę i źle zaparkowany tir na poboczu autostrady się w niego wbił. Także to są nieoficjalne informacje, jak widzicie, trzymamy rękę na pulsie, przynajmniej tych spraw, któreśmy się podjęli trzymać rękę na pulsie. W sprawie Edwina no nie trzymamy ręki na pulsie, liczyliśmy na to, że najbliższe środowisko Pancernych Poznań i w Wielkopolsce no jest tam bardzo dużo i aktywistów i dziennikarzy, którzy są w stanie tą sprawę przypilnować. Mnie przecież nie ma, tak? A jak widzicie, jak mnie nie ma, to i tak niemalże cały etat mam w tej chwili z powrotem na zbieraniu tak bardzo istotnych informacji w związku z tym, co się dzieje. Jeszcze ostatnia sprawa, mianowicie też mi się oberwało, że podczas transmisji dotyczącej między innymi, bo to nie była tylko tego transmisja, to była transmisja dotycząca w ogóle o śmiertelnym zagrożeniu dla dziennikarzy antysystemowych. Jak zwykle była możliwość wsparcia naszej redakcji i że oczywiście hejterzy już od razu
zaczęli bijać szpile, oczywiście nieadekwatne, że tutaj ktoś próbuje zarabiać. Otóż puszczony na wstępie wywiad z Michałem najlepiej udowadnia to, jakie Michał miał do tego podejście. Sam wiem, jak Michał ciężko pracował, ponad etat oczywiście. Wiem doskonale też, bo żeśmy rozmawiali na ten temat, jak właśnie wygląda kwestia finansowania działalności i absolutnie jestem tutaj, daję słowo honoru. Wiem, jak to wyglądało u Michała. Wyglądało to podobnie jak u nas prawdziwych wszystkich, czyli po prostu dopłacał do tej działalności. Zresztą tak jak i ja dopłacam, przy czym ja, pamiętacie, że od razu okoliczności po wyjściu za krat, od razu okoliczności wpędziły mnie w wir tutaj walki z pandemicznymi absurdami. Ja nie miałem po wyjściu za krat kiedykolwiek mieć odłożonych pieniędzy, więc faktycznie jak ta działalność była kosztochłonna, no to byłem tak w nią zaangażowany, że no zadłużałem się gdzie mogłem, do czasu, kiedy już się zadłużać nie mogłem, a już i tak nie było sensu, ponieważ no sytuacja jest taka, jaka jest, no nie dało się, zresztą ta sytuacja patowa trwa w dalszym ciągu. Michał miał zdanie, wyraził je w wywiadzie, że absolutnie jest to ciężka praca i jak najbardziej nasze media, które właśnie w różnych kierunkach działają, bez wsparcia nie da się robić profesjonalnej redakcji, która miesięcznie kosztuje od 15 do 20 tysięcy, tak nie licząc kosztów przyszłych problemów, które system wygeneruje. Więc tak sytuacja wygląda i każda nasza transmisja była tak oznaczana, więc tego typu zarzuty są też obrzydliwe. Też widzimy w takim razie, że nawet przy okazji takiego tragicznego wydarzenia jak śmierć redaktora Michała Żulikowskiego, to hieny różnorakie, trollowskie, ubeckimi metodami próbują tutaj też siać zamęt, zamieszanie. A jak widzicie, jedność, szanując swoją różnorodność, ale jedność w działaniu, przy poszanowaniu różnorodności i oddolnych, różnorakich, nawet i regionalnych uwarunkowań ludzi, którzy się jednoczą w walce o wolną, niepodległą Polskę, to jest podstawa. Bo jeżeli się rozejdziemy na malutkie grupki, porozdzielamy i jeszcze nie daj Boże te małe wojenki dalej będziemy uskuteczniać, to po prostu nas wszystkich wezmą i wyeliminują w taki czy inny sposób. W każdym razie jest to obrzydliwe, z całą pewnością wiemy, jakie Michał miał stanowisko na temat tego, tak samo wiemy, jakie miał stanowisko na temat tych wszystkich troli, którzy atakują między innymi redakcję Czujnego, ba. Zresztą wtedy nasze spotkanie w Katowicach było przepełnione taką serdecznością właśnie dlatego, że kilka dni wcześniej Michał nagrał całą transmisję dotyczącą właśnie wzięcia na tapetę wszystkich tych domorosłych rozkminiaczy, którzy tutaj sieją fermet i często są trollami anonimowymi. A jeżeli ktokolwiek jest wystawiony z nazwiska, to jakiś gówniarz, po prostu, który no, z moralności najpewniej się uczył z jakichś podręczników NKWD-owskich, bo taki bardzo zainteresowany jest historią. Także no, tak to wygląda. Oczywiście jakbym wziął do powództwa cywilnego, bo wiadomo, powództwo karne mi nie przystoi. Ja się w to nie bawię, chyba że należy kogoś wziąć na tak zwany bagaż, czyli po prostu w kontrę karną w stosunku do tego, że ja wcześniej zostałem już pomówiony lub sprzedany w jakiś tam sposób do systemu. Wtedy moralnie jest to jak najbardziej uzasadnione i korzystam jak najbardziej z kontr karnych przy każdej sytuacji, jak ktoś w ten sposób próbuje mnie skrzywdzić. Natomiast tutaj jak najbardziej nie jest ujmą na honorze pozwać cywilnie jednego, drugiego delikwenta, ponieważ zachowanie ich jest szczytem bezczelności i szczytem, no nie chcę przeklinać, tak, ale tylko kurestwo mi się tutaj nasuwa, ze względu na to, że jeżeli ktoś faktycznie próbuje mówić, że to takich do takich rewelacji dotarł, to człowiek uczciwy w pierwszej kolejności kontaktuje się z osobą, którą chce oczernić,
słuchaj stary, bo wiemy to, to, to i takie tu rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest twoje stanowisko w tej sprawie, bo wiesz, ja tu demaskuję zadaniowców, więc chcę być uczciwy i dajmy na to faktycznie cię, nie pomylić ciebie, nie wiem, niczym Bolka z Andrzejem Gwiazdą. Dla tych wszystkich domorosłych i tych, którzy łykają, ponieważ widzę, że jest duże grono osób, które poznałem, które mi się nie wydawało, że nie będą takie naiwne, to odpowiem tak. Oczywiście za pierwszej Solidarności był Bolek i byli prawdziwi. Było dużo różnych Bolków, jak wiecie, konfidentów pierwszej komuny, którzy no, udawali walczących, a były na nich po prostu haki. W przypadku Bolka, taki Andrzej Gwiazda, i też nie od samego początku, i tam wielu, wielu innych mniej obecnie głośnych walczących wtedy z pierwszą komuną, z całą pewnością mówiło o Bolku Bolek, ponieważ już mieli dowody, że ich normalnie sprzedawał jeszcze w latach 70., tak? Wylatywali ludzie z prasy z ich donosów i te rzeczy już były ustalone, już był konfidentem wcześniej, więc to, czy on działał później na zlecenie komuny, czy nie, owszem, cały czas to było w ramach domysłów, ale już był dowód na to, że właściwie on nie powinien być w ogóle tam dopuszczony nigdzie, jeżeli towarzystwo jest honorowe, bo już wcześniej było wiadomo, że jest po prostu konfidentem. To, co wiem, przepraszam za to moje będę, ja taki część rodziny góral jestem, wiecie, i możliwe, że taki lapsus językowy mi się tutaj gdzieś trafia, tak będę się powinno mówić, a mi tak twardo to po prostu wychodzi. Przepraszam, dbam bardzo, jak wiecie, o jakość językową, a wiecie, wiemy doskonale, że też muszę dbać o przekaz, żeby dotarło do was, co chcę wam przekazać, a żeby na mnie zrzuciło kanału, tak? No więc tutaj faktycznie, tak jak widzicie, krytyka, która jest celna, która nie obraża, nie hejtuje, tylko zwraca uwagę na jakąś przypadłość, jest jak najbardziej dla mnie zrozumiała i absolutnie się na coś takiego nie obrażam. W każdym razie, no to są takie kwestie dotyczące tej sprawy. Chyba wszystkie myślę, że poruszyłem. W każdym razie, co dalej? Jeżeli chodzi o tą sprawę, to wysłaliśmy do prokuratury różne zapytania pod różnym kątem i czekamy. Czekamy na odpowiedź, jeżeli będziemy mieli coś konkretnego do przekazania, no to będę się z wami łączył, tak samo czekamy na informacje z reżimu dotyczące Wojciecha Olszańskiego. Jak widzieliście, reżimowe media całe wysypały się artykułami na temat zatrzymania Wojtka, ale tutaj co bardziej czujni widzowie zauważyli, że z konkretnymi informacjami, a nawet reżimówka TVP, odnoszę wrażenie, że część informacji zasięgła z naszej transmisji, byliśmy jak zwykle pierwsi, tak samo pierwsi w tej chwili zademonstrowaliśmy wam w pierwszej części tej transmisji nagranie z oficjalnego stanowiska prokuratury w sprawie śmierci Michała Żulikowskiego, który system na różnych odcinkach redakcją Czujny i redakcji Rebel 24 potwierdził. Także tutaj już bardzo bym prosił o ciszę. Pytanie też tutaj są, padają, że rodzina się dziwnie zachowuje i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, zawsze w takiej sytuacji proponuje się wczuć właśnie w rolę rodziny. Przyznam szczerze, zapowiadałem, że będę próbował szukać kontaktu, ale nie szukam. Nie szukam jednak ze względu na to, że faktycznie z punktu widzenia rodziny syn się wkręcił w jakieś tutaj środowisko, w różnorakie środowisko i w dużym skrócie ta działalność zabrała im dziecko i ja to doskonale rozumiem, że w takich sytuacjach po prostu rodzina potrzebuje spokoju, dojścia do jakiejś równowagi i godnego pochowania syna. Też by mnie nie dziwiło, jeżeli do przestrzeni publicznej
nie dojdzie informacja, kiedy będzie pogrzeb. Zresztą między innymi jedno z pytań do prokuratury brzmi, czy została przeprowadzona już sekcja zwłok i jakie ustalenia, jeżeli chodzi o sekcję zwłok, bo tutaj akurat właściwie faktycznie technologia i kryminalistyka może się wykazać przy sekcji zwłok z całą pewnością. Wiadomo będzie, czy to było ewentualnie samobójstwo, czy to było upozorowane samobójstwo, jeżeli oczywiście komukolwiek będzie się chciało to badać. Tutaj jeszcze było jedno pytanie dotyczące tego, dlaczego to przejęła Wieliczka. Już wyjaśniam. Mianowicie Dąbrowa, w której były zjazdy i warsztaty ludzi poszukujących, ludzi uduchowionych, ludzi, no wszystkich tych tematów, którymi się tam Michał zajmował i też pewna społeczność się wokół NWK24.pl utworzyła. To jeżeli, znaczy z naszych już ustaleń wynika, że jeżeli Michał wyjeżdżał na sprawę sporu, który miał już wielosprawowego sporu ze Pawłem Bednarzem, zresztą tam posądza Pawła Bednarza, że jest konfidentem, że to z jego tutaj zawiadomienia te sprawy zaczęły się toczyć, to i nie dotarł na tą sprawę, no to są dwie możliwości. Albo jechał z rodzinnego domu w Krakowie do Sosnowca. Wtedy z całą pewnością nie miał szans jechać przez powiat wielicki. Natomiast no, najbardziej prawdopodobne jest właśnie to, że jechał z Dąbrowy do tego Sosnowca, wówczas faktycznie między Dąbrową a zjazdem na autostradę, na którą musiał wyjechać, żeby wyjechać na Sosnowiec. To jest jakieś 3,5 km, z czego przekazywane do tutaj, i to raczej potwierdzona informacja, że gdzieś na uboczu w lesie go znaleziono, to tego lasu, odcinku od Dąbrowy do tego zjazdu do autostrady jest raptem może z 500 metrów. Jest tam dość gęsty las faktycznie po trasie. I najpewniej to jest to miejsce, gdzie ewentualnie miał zjechać Michał Żulikowski albo sam i targnąć się na życie, albo właśnie przez kogoś zwabiony, może kogoś znał, może właśnie przy prowadzeniu tych śledztw właśnie, no właśnie, to są wszystkie te rzeczy, którymi z całą pewnością, jeżeli uczciwie będzie prowadzone śledztwo, powinna się zająć prokuratura. Z mojej strony to wszystko. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Widzicie, mam nadzieję, bo się tu też do mnie czepiano, czy ja nie wiem, jak bardzo ostry był konflikt między Wojciechem Olszańskim zatrzymanym obecnie i Michałem Żulikowskim. Tak, natknąłem się na to, jak ten spór był ostry i myślę, że to jest też dobra lekcja i nauka dla nas wszystkich, żeby nie doprowadzać do tak zaognionych sporów, bo to jest woda na młyn systemowy. Bądźmy czujni, bądźmy zjednoczeni. Zjednoczeni naprawdę jesteśmy silniejsi. Trzymajcie się, kochani. Do zobaczenia. Jeżeli cokolwiek będziemy wiedzieli więcej, to oczywiście się z wami podzielimy. I nie łykajcie fejków. Naprawdę przykładamy ogromną wagę i sprawdzamy od każdej strony wszystkie informacje, zanim je wam przekażemy. Dobranoc.